Dokument w reżyserii Mateusza Kudły doceniony został zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając laury na międzynarodowych festiwalach produkcji telewizyjnych, m.in. w Chicago i w Cannes. W piątek wieczorem w sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu dokument mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć mieszkańcy gminy Walim. Można by powiedzieć 3 lata temu, 2014 rok, kiedy te klisze się znalazły, 120 klisz na poddaszu domu w Walimiu, zmienia powoli Walim, zmienia moją gminę, zmienia społeczeństwo. Mieliśmy rok temu piękny spektakl muzyczny o tych kliszach. Dzisiaj premiera filmu. Film wzruszający, zwłaszcza dla nas, którzy tutaj mieszkają i żyją. No, wydarzenie niesamowite. Myślę, że film w sposób perfekcyjny pokazuje to, co tutaj się zdarzyło, co się zdarzyło tak naprawdę ileś lat temu, ale też pokazuje dzień dzisiejszy. Ludzie się poznają, rozpoznają mnie. No, myślę, że film ma naprawdę, naprawdę wielką moc. Film przedstawia historię związaną z odnalezieniem pudełka ze 120 kliszami, częściowo skatalogowanymi lub szczątkowo opisanymi, którymi zaopiekował się pasjonat historii Łukasz Kazek. Po kilkumiesięcznej profesjonalnej obróbce na ponad 800 czarno-białych fotografiach z lat 1947-1959 ukazał się świat, którego już nie ma. Nie wiedziałem, że będzie aż taki rozgłos i takie uderzenia. Nie przypuszczałem, czyszcząc te klisze i rozdając mieszkańcom, że będzie spektakl, muzykal, że będzie takie zainteresowanie medialne, że będzie Chicago, że będzie Cannes i nie wiemy co jeszcze. Nie przypuszczałem. Po prostu była to zwykła rzecz, którą zawsze robiłem jako taki, powiedzmy, popularyzator historii Dolnego Śląska. Ja do tego poszedłem jak najnormalniej po prostu. Nie przypuszczałem, jak się będzie działo. To, że się tak dzieje, to jest po prostu jakaś magia. Na przykład widziałem takie elementy, że ludzie szli i jeżeli na przykład to zdjęcie wbite w Walimiu było zaproszone śniegiem, albo proszę Państwa było zamoczone deszczem, to trafili do pracy zetrzeć albo wytrzeć, żeby było widoczne dla tego, który to przyjeżdża. Także naprawdę bardzo mocne. Identyfikują się, cieszą się, mówią o swoich historiach. I niekoniecznie tych dobrych, o tych złych też mówią. Nie chcą, żeby one wyszły, ale dzielą się. Wyrzucają to z siebie. Mateusz, w którym momencie przy realizacji tego filmu zrozumiałeś, że to nie jest zwykły materiał reporterski? No, jak tylko Łukasz zaczyna opowiadać jakąś historię, to już wiem, że nie będzie to zwykła historia. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, spodziewaliśmy się zrobić materiał telewizyjny, zrobiliśmy. Natomiast już podczas nagrywania pierwszych bohaterów klisz, pierwszych bohaterów fotografii, no, zobaczyłem, że to jest historia, której nie da się zrobić na 2, 3, 4 minuty, tylko co najmniej na 10, a może i więcej. I że ta historia cały czas się rozwija. Możemy porozmawiać jak dziennikarze, bo ja też mam przyjemność pełnić ten sam zawód, tę samą profesję uprawiać. Był taki moment, że idąc do kobiety, której razem z Łukaszem dawaliście zdjęcie, widziałeś w jej oczach łzy i sam poczułeś jakieś mocniejsze uderzenie w sercu? Chyba każda z tych wizyt była emocjonująca i czułem takie dreszcze emocji, że w tym uczestniczę. To bardzo szybko przestała być taka praca dziennikarska. W pewnym momencie zacząłem w tym bardzo szybko uczestniczyć emocjonalnie. Ci wszyscy ludzie, jak patrzyłeś na ich reakcje, jak patrzyłeś na to, co czują, jak przeżywają, jak cofają się i przypominają sobie tamte momenty, jak wtedy można było razem z operatorem kamery uwiecznić te chwile? To było trudne, czy to było bardzo proste i to był tak zwany samokraj? O to musiałbym zapytać operatora kamery. Mam operatora kamery, który z tobą. Oczywiście. Artur Głupczyk, dla którego wielkie brawa. Tak, wielkie brawa na Artur, gdzie jesteś? Jest już, tak? Natomiast prawda jest taka, że to była taka spontaniczna praca. To wszystko się działo na spontanie, wielkim spontanie i właściwie włączaliśmy, naciskaliśmy rek i to się działo. A co się stało w momencie, kiedy szefowie stacji znali, że jest to materiał, który można wysłać na festiwal? Samo wysłanie materiału na festiwal dla dziennikarzy jest już wielkim wyróżnieniem. A co się działo w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że twój film gdzie nie zostaje wysłany, tam zdobywa najwyższe trofea? No jest to wielka radość, natomiast chciałbym się trochę cofnąć w czasie
I na pewno nie jest łatwo taki temat zaproponować, taki temat umieścić w telewizji informacyjnej, no bo to jednak nie jest news jako news, który może zainteresować każdego Polaka, no bo dotyczy konkretnego miejsca. Nie musi dojść do wybuchu, żeby mówił na jakimś mieście jednak, prawda? Otóż to, dlatego cieszę się, że również na sali jest Andrzej Koneszko, wydawca Faktów po południu, dla którego również wielkie brawa. Witamy Panie Andrzej serdecznie. Który bardzo mi zaufał, że jednak ta historia zainteresuje nie tylko mieszkańców Walimia, ale każdego, kto to obejrzy. Najpierw się okazało, że tak, że zainteresowało to. Mało tego, okazało się, że te zdjęcia nie pochodzą tylko z Walimia. Przy nas było odkrycie, nagrywając film, nagle przyszedł przyjaciel Łukasza i mówi, że są kolejne klisze panowie, rozwijamy, tam się okazuje, że tam jest Kraków. Poznałem od razu ulicę Torgańską, na której jeszcze były na zdjęciach tory tramwajowe. No i taki najświeższy akcent, o którym mam nadzieję za chwilę Łukasz opowie, to to, co leży tutaj i co rozpakowaliśmy dosłownie wczoraj wieczorem. To są kolejne klisze, a tą historię myślę, że najlepiej właśnie Łukasz opowiedział. To przypadkowe znalezisko to kolejne z niespodziewanych zdarzeń, które sprawiło, że nazwa Walim zaczyna być coraz częściej słyszana, a o odkryciach dokonanych na terenie gminy zaczyna mówić cały świat. Trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Były te lata, w których jakby Walim nie istniał, a dzisiaj wracamy, podnosimy się z kolan. O Walimiu coraz głośniej słychać, nie wiem, no ostatnie odkrycia na zamku Grodnobula przecież, tak? Papieska. To, co też ostatnio pokazaliśmy już światu, freski XIII-wieczne Kościół Niedźwiedzica. O tym dopiero zaczynamy mówić, ale to naprawdę warto do Niedźwiedzicy się wybrać, tylko żeby zobaczyć te freski. One są niesamowite. My pokazujemy w tej chwili tam jedną, nie wiem, piątą, jedną szóstą o tego wszystkiego, co można pokazać. To są duże pieniądze, żeby to wszystko odkryć. Tak, Walim coraz bardziej pokazywany jest, myślę, że w sposób dobry, prawidłowy, taki jak... Coraz głośniejszy na mapie Dolnego Śląska. Tak, myślę, że na mapie Dolnego Śląska, ja przepraszam za te moje określenia, że tak naprawdę koło Walimia leży, nie wiem, Wrocław, Świdnica, Warszawa czy Kraków, ale no tak byśmy chcieli, taki cel. I kiedyś ktoś powiedział Walim na Walim, no my próbujemy to zrealizować. Projekcja filmu dokumentalnego wyświetlonego w sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zakończyła się owacjami na stojąco. Taki cały czas. To było bardzo dziwne. My nie potrafię jeden, jedyny raz to przeżyć. Mateusz Kudła, TVN24. Gratuluję. Gratuluję, Mateusz. Łukasz Kadrek, Mateusz Kudła.